Witajcie moi drodzy. Drodzy widzowie, witam Was ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach, Kasia Hilskasia. Jak zawsze przy moim boku, po jak najbardziej właściwej stronie, szanowny pan doktor Pierzak, który jak wiecie jest związany z serią archeologicznych filmów, które odbywają się na moim kanale. A wręcz powinnam powiedzieć, że to już nasz kanał, panie Jacku. Nie, nigdy w życiu, Kasiu, to jest tylko i wyłącznie twoje dzieło i gratuluję, że tak jakoś pomyślałaś o tym, także... No zdecydowanie cieszymy się, że seria zamkowa przypadła wam do gustu, dlatego zwyczajowo, jak mówię, jak większość youtuberów nie będę was gnębić i nie gnębiłam was do tej pory, aczkolwiek widzę, że odpowiadacie na nasze prośby, zatem moi drodzy, pamiętajcie proszę o łapce w górę, o komentarzu. W komentarzu zostawcie serducho, łapeczkę, co tam chcecie. No i oczywiście o subskrypcji kanału. Dzisiaj witamy Was już z kolejnego założenia zamkowego. Dzisiejsza nasza podróż jest dosyć daleka, gdyż wybraliśmy się do Dankowa. Ja muszę powiedzieć Wam i Panu doktorowi, też pewnie zaskoczę, gdyż większość założeń zamkowych, o których opowiada nam doktor Pierzak, na nich albo widziałam je z daleka, albo byłam po raz pierwszy. Natomiast tutaj byłam. O, niemożliwe. Tutaj byłam, panie doktorze, mianowicie, kiedy przyjęto mnie na archeologię, a przyjęto mnie od razu na drugi rok studiów, ale ze względu na wyniki w nauce i tak dalej, ale musiałam nadrobić 2 sezony wykopalisk praktyk studenckich. No i właśnie po przyjęciu na studia musiałam pojechać na 2 sezony badawcze. Pierwszy sezon badawczy to była epoka kamienia Piekary pod Krakowem, a drugi sezon badawczy w sierpniu, a my kręcimy jeszcze w sierpniu, no to właśnie było Zbrojewsko z szanownym panem świętej pamięci profesorem Gedlem. I pamiętam to założenie zamkowe, panie Jacku, jak tutaj wszyscy z praktyk przybiegaliśmy na te ruiny sobie po prostu po pracy posiedzieć. No i tak mi się wydaje, że dlatego tak ten zamek wygląda, Kasia. Niewiele z niego zostało. Wspominam rzeczywiście ten sezon badawczy bardzo uroczo. No przede wszystkim z mistrzem, jakim był też pan profesor Gedl, więc no to były przecudowne wykopaliska. I dzisiaj, 20 lat później, jestem tu z właściwą osobą, którą mogę nazwać moim mistrzem, czyli z panem doktorem Jackiem Pierzakiem. Bardzo się cieszę. Bardzo miło, Kasiu. Przepraszam za ten żart, że ten zamek tak wygląda, bo to nie twoje dzieło. Byście musieli dużo siły tu użyć, żeby tak potężne założenie doprowadzić do tego stanu. No, ale widać je szczególnie z lotu ptaka. Będziemy musieli Państwu pokazać potem mapkę, jak to założenie wyglądało, jak było potężne. O jego potędze świadczy to, że Szwedzi spod Jasnej Góry, idąc na Wieluń, jak zobaczyli, jakie tu są nowatorskie na owe czasy umocnienia, odpuścili sobie ten zamek i poszli dalej w kierunku Wielunia. Także tak to wygląda. No i cóż... Możemy już zacząć, czy ewentualnie? Jeszcze zanim coś, zaczniemy tak. I pokażemy widzom to założenie, to może dajmy to, czego widzowie oczekują i dlaczego trzymam telefon w dłoni. Ponieważ moi drodzy widzowie, zarówno ja, jak i pan doktor Pierzak, my czytamy wasze komentarze i bardzo szanujemy osoby, które zadają nam konkretne, merytoryczne pytania. I tak jak wam zapowiadałam, chcemy docenić osoby, które nam zadają takie pytania, zatem będziemy się starać na nie odpowiedzieć. Ja zrobiłam specjalnie, panie doktorze, print screena pytania od widza, które no, uznałam za takie bardzo nawiązujące do naszych filmów. Zatem postaram się je tutaj przytoczyć i poprosić pana doktora o odpowiedź. Mamy pytanie od widza o niku Bjorn Ironside. No i generalnie pytanie brzmi, chciałbym osobiście usłyszeć o tym, jak te założenia budowano, czyli zamki. Czy były na przykład plany, kto je wykonywał, jak głębokie były fundamenty, jak stawiano zamki na tak stromych zboczach i niedostępnych miejscach, jakich narzędzi używano. No i...
Proszę o odpowiedź. No, pytanie takie, że można by było godzinami na ten temat mówić i myślę, że na zakończenie moglibyśmy tak pozbierać wszystko to, co zostało powiedziane i opowiemy właśnie o tym, o co prosi nas teraz nasz szanowny widz. No więc ogólnie rzecz biorąc, żeby jakikolwiek zamek, jakiekolwiek urządzenia obronne w postaci różnej, czy wałów, czy fos, potrzebne było przede wszystkim pozwolenie. Bo wiemy, że w średniowieczu i to we wczesnym średniowieczu już obowiązywał zakaz budowy samodzielnych zamków bez zgody księcia, króla czy biskupa, prawda, w zależności od tego, na czyim terenie ten zamek miał być zbudowany. Już za czasów Karola Wielkiego został wydany edykt, który mówił o tym, iż wszystkie zamki, które, czy inne właśnie umocnienia obronne, które powstały bez zgody władcy, należało zrównać ziemią. Po prostu kary były za to niesamowite. Ten, który wydawał pozwolenie, niekoniecznie musiał się zgodzić na to całe założenie, które sobie wymyślił inwestor, mówiąc współczesnym językiem, czyli ten, który chciał ten zamek budować. Znamy wiele dokumentów z czasów wczesnego i późnego średniowiecza, w którym jest mowa o tym, że na przykład z XII wieku, z początku XII wieku mamy taki dokument flandryjski, w którym jest mowa, jak taki zamek miał wyglądać. Czyli usypany kopiec tak wysoki, jak tylko było można go stworzyć i na tym kopcu miała być wybudowana wieża drewniana, wokół częstoku albo ewentualnie z tak zwanym późniejszym krenelarzem, czyli z tymi wrębami, które umożliwiały obronę obrońcom zamku. Dojazd do tego założenia był po moście i brama musiała być skierowana na wprost wejścia do tej wieży. U podnóża było już założenie o takim charakterze gospodarczo-administracyjnym. No i ten niejako, w cudzysłowie mówiąc, przepis obowiązywał stosunkowo długo i nawet możemy powiedzieć, że jeszcze wcześniej, zanim pojawił się ten dokument, na tak zwanej tkaninie z Baye są przedstawione różnego rodzaju założenia obronne, czy murowane zamki, czy właśnie te drewniane wieże na kopcu, które przedstawiały bitwę pod Hastings, czyli zdobycie przez Wilhelma Zdobywcę terenów Anglii. I tam widzimy, jeden jest taki bardzo, bardzo ładny obraz przedstawiony takiej budowli, gdzie już jest usypany kopiec, widać różnokolorowe, bo to była tkanina, wyszywany po prostu, całe te wszystkie wizerunki, które tam były, całe przedstawienie, przygotowanie do walki, do najazdu z terenu Normandii na tereny Anglii. I jest właśnie na kopcu taka wieża z tym drewnianym parkanem i warstwy są pokazane różnymi kolorami. I tak śmiejemy się, że to jest pierwszy rysunek archeologiczny, pierwszy profil archeologiczny, bo widać, że nie było to wzgórze naturalne, tylko było usypane warstwami, prawda? A u podnóża, kiedy to już założenie było, widać było kilka osób z łopatami drewnianymi okutymi żelazem, którzy kopali fosę. I ta ziemia z fosy była sypana na ten kopiec, a konkretnie na wieżę i ewentualnie też na zewnątrz, jak miał powstać drugi jakby pierścień obwodowy w postaci wału. Ta ziemia, która była sypana na wieżę, powodowała,
że ta część dolna stawała się jakby lochem, prawda? Bo tak. Ona została przesypana. I wtedy uzyskiwano jeszcze takie wizualne wrażenie, że to wzniesienie jest o wiele wyższe, prawda? Choć wiadomo, że ta wieża, tam, ta kondygnacja 4 metry, 3 była już, która pierwotnie stała na powierzchni, została obsypana i no, takie po prostu, no, oczywiście były to założenia łatwopalne i na kolejnym obrazie widać, jak pochodniami najeźdźcy, prawda, podkładają ogień, no tak. I to się zaczyna palić, a właścicielka tego z małym dzieckiem za rękę ucieka z tego założenia. No, ale jak kopali? W czasie wypraw krzyżowych dość często krzyżowcy no, zaczęli budować swoje założenia obronne, jak ten słynny Krak de Chevalier, no, rewelacyjny zamek, prawie że nie do zdobycia. Jednak na samym początku, jak się wyprawy krzyżowe zaczęły, często no, na terenach tych właśnie i Ziemi Świętej były już zamki i oni jakby je zdobywając przejmowali. Albo też wtedy niejaki Wilhelm z Tyru, ja wiem, przytaczane jest jego takie powiedzenie, że zamek na poły zrujnowany, no bo w czasie oblegania, zdobywania tego zamku, no trzeba było zrobić najpierw wyłom w murach, żeby tam wejść do środka, no i wtedy już jakby połowa sukcesu. No więc on już był częściowo zniszczony, że na poły zrujnowany był, zarazem zamkiem na poły, czyli do połowy już odbudowanym, wybudowanym tak. Nawet, tak. No więc jeśli chodzi o sprawy planów, projektów przy kościołach, bardzo często zachowują się tympanony nad otworem wejściowym do kościoła. I tam nawet taki najstarszy w Polsce zachowany jest Muzeum Architektury we Wrocławiu, tympanon z Małgorzatki, kościoła romańskiego w Bytomiu, a on potem został przeniesiony do Wrocławia. W każdym razie zachował się i w tym muzeum i widać, jak przed Chrystusem klęczy książę ze swoim synem Leszkiem i trzyma w dłoni model świątyni, która potem została wybudowana na wzgórzu Małgorzatki w Bytomiu. Mm-hmm. Więc na pewno były modele, były też opisy. Zdania są podzielone, bo byli też architekci, prawda, i na przykład kościół świętego Stefana w Wiedniu ma wyrzeźbioną twarz architekta, który tam to dzieło, że tak powiem, stworzył. Natomiast dość często jest jeden dokument z czasów Władysława Warneńczyka, który podaje, jak ma wyglądać ten zamek, na który udzielił zezwolenia tam zasłużonej osobie, prawda? I ile ten zamek miał mieć wysokości, ile szerokości, ile wałów, ile murów obronnych, jaka zabudowa. A bardzo ciekawy jest też dokument z pierwszej połowy XIII wieku z terenów Francji, gdzie wydający pozwolenie określa, że może wybudować wokół własnej siedziby, ten rycerz może wybudować mur, ale nie może mieć krenelarza, że musi mieć szerokość określoną. Tak samo może być tylko jedna fosa, a nie więcej, na terenie płaskim, więc no właściwie to był tylko taki parkan, mur, nie? Tak. A, i jeszcze nie wolno było wybudować chodnika dla straży, czyli właściwie on spełniał taką funkcję no, osłony, ale nie można było jej bronić, no bo tam wejść na górę nie dało się, bo nie było tego chodnika. Także jest bardzo
bardzo dużo na ten temat dokumentów, może tak w szczegółu, głowo, to je przytoczymy na tym ostatnim odcinku, w tym ostatnim odcinku. No i cóż, no jakie narzędzia były używane? No wiemy na przykład, że jest bardzo dużo ikonografii średniowiecznej i to tak z różnych okresów, od XII, XIII, XIV wieku, gdzie widać, nawet we Francji budują teraz zamek, który od podstaw jest budowany według wzorców i przy pomocy urządzeń i narzędzi, takie, jakie były używane w średniowieczu. No jest to po to zrobione, żeby jakby zrekonstruować cały przebieg tej inwestycji. Wszystko było uzależnione od środków finansowych. Jak były duże pieniądze, duże założenie, no to wtedy to trwało stosunkowo długo budowa, ale też znamy zamki, które powstawały przez 2-3 lata, już były gotowe. No więc co jeszcze możemy powiedzieć? No, były środki bardzo proste, były rusztowania drewniane, na przykład zachowały się rachunki na bardzo dużą ilość lin potrzebne na budowie. No pytanie, po co były liny? Po to, żeby wiązać rusztowania. Dzisiaj te rusztowania są spinane na śrubki, prawda? I takie objemki. A wtedy po prostu były albo po tym pozostawały tak zwane te otwory maczulce, gdzie wpuszczano drewno i tylko jeden słupek był, a nie dwa samostojące, że tak, powiem, prawda, jak w późniejszych czasach. I to wszystko było obwiązywane tymi lininami i to tak służyło. Wszystko się działo na terenie budowy, czyli obróbka kamienia, obróbka detalu architektonicznego, którego bardzo dużo, odrębne zespoły ludzi były potrzebne do usypywania wałów i kopania fos. Potrzebne były wykwalifikowane zespoły murarskie, bo to nie każdy potrafił murować, czy to z kamienia, czy z cegły. Zaprawę, że tak powiem, przygotowano mieszając wodę z piaskiem, z sierścią, z jakimiś innymi, węglem drzewnym. To wszystko się działo na miejscu. Ale też już była wysoko posunięta specjalizacja, kto do czego. Tak, oczywiście, to nie było tak, że się jakiś zespół ludzi przypadkowo zebranych, prawda? I budujemy sobie zamek. I budujemy zamek, tak. No bo początkowo to było na zasadzie takiej jakby odrobkowej, prawda? Czyli po prostu trzeba było odrobić pewne należności w stosunku do księcia, a później już płacono za tą pracę. No i na przykład jeśli chodzi o zaprawę, noszono na takich drewnianych dzieżach, po drabinach albo po takich deseczkach z nakładkami i po tym, więc to była taka dość prosta, że tak powiem, obsługa tej całej budowy, ale jednak skuteczna. Jak już chodziło o wyższe kondygnacje, no to były albo takie deptakowe koła, które po prostu i dźwig w postaci takich szczypiec i te bloki podnosił do góry, prawda? A przy jakichś mniejszych budowach normalnie ciągnięto liną, kołowrót był, tylko lina, zaczepiano i tak. Także w takiej formie to robiono. Więc jeszcze, jak Państwo pozwolicie, jeden taki przykład, w jaki sposób budowano te mury, zarówno zamkowe, jak i miejskie, ale tutaj miejskie ze względu na ich długość, tam 1350 metrów, ten cały obwód miał, tak jak w Żorach, więc stwierdziliśmy, i to początkowo PKZ-y krakowskie, które wcześniej tam prowadziły badania wykopaliskowe, stwierdziły szef pomiędzy dwoma odcinkami muru, o czym szef, czyli taką szczelinę, prawda, widać było, że doprowadzono pewien odcinek muru do
danej, że to, do danego miejsca i potem albo inna, bo widać było, że trochę różnica jest w układzie cegieł, że inna strzecha budowlana to robiła i też kwestia zaprawy, tak. Różniły się nieco, choć tak na pierwszy rzut oka było podobne. I potem w czasie nadzorów konserwatorskich też udało nam się odkryć kolejny taki odcinek i na przykład wiadomo, że 76 metrów bieżących było skończone, tak. Zapłacone i potem przystępowano do kolejnej realizacji. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że te mury na podstawie różnicy w wątku, to były na Śląsku dużo murów było budowanych z cegły gotyckiej palcówki i w miejscu, gdzie teren był najbardziej łatwy do wejścia, bo Żory są na terenie nizinnym, ale otaczają to miasto tereny podmokłe. I najwcześniejsze mury zaczęto budować pod koniec XIII wieku z takiej dużej cegły, tej gotyckiej palcówki, w układzie wendyjskim, czyli dwie wozówki i jedna główka. Wozówka to jest, jak położona jest cegła płasko, to ta dłuższa część to się nazywa wozówka, a ta krótka to jest główka. Czyli 2 na 1, 2 na 1 i następny rząd. Natomiast w miejscu już właśnie od tych terenów takich podmokłych, bagiennych, tam już budowano w wątku polskim, czyli główka, ta malutka i wozówka podłużna. I te wątki się kolejno, ten, który szedł górą, jakby w pewnym sensie w cudzysłowie przesuwały, że tworzyły krzyżyk i kowadełko. Czyli krzyżyk to jak były dwie główki na górze, na dole, a po środku była wozówka, ta długa, a potem następne już były dwie wozówki i jedna główka. I znowu to samo, i to się powtarzało. A wiemy, że ten wątek polski był wprowadzony w XIV wieku. Aha. Zatem, moi drodzy widzowie, obiecujemy Wam, że zapewne stworzymy dla Was odcinek poświęcony li tylko technicznym sprawom budowy założeń zamkowych, ale ja mam jeszcze drugą rzecz. Mianowicie, pamiętacie o tym i mam nadzieję, że macie to cały czas w swoich myślach, że filmy, które produkujemy, które robimy dla Was z panem doktorem Pierzakiem, one mają przede wszystkim na punkcie widzenia archeologię i zabiegi konserwatorskie tych założeń, które Wam pokazujemy. Oczywiście filmy topograficzne, krajoznawcze, historyczne znajdziecie zapewne na YouTubie, ale myślę, że takich związanych z archeologią jest niewiele. Natomiast tu pierwszy raz pozwolę sobie coś przytoczyć i tylko dlatego, że prawdopodobnie sentymentalnie jestem związana z tym założeniem, bo tak jak mówię, no bez mała 20 lat temu przesiadowaliśmy tu nocami i wieczorami po sezonie wykopaliskowym i panie Jacku, nie mówimy nigdy o legendach i podaniach, ale myśmy tu siedzieli też w jednym celu, mianowicie słyszeliśmy o niejakiej legendzie, o strasznym diable, czarnym wilku i myśmy go chcieli zobaczyć. Niejaki Warszycki? Warszycki, tak. A mógłby pan na chociaż trzy słowa? No to była... Historyczna postać, był właścicielem w pewnym okresie zamku w Pilicy, nie w Smoleniu, który się nazywał Zamkiem Pilcza, tylko w mieście Pilicy. Tam był taki twór już późniejszy, nowożytny, Palazzo in Fortezza, czyli bardzo wygodny, piękny pałac z salą balową, bo znaleźliśmy w czasie badań wykopaliskowych wewnątrz tego pałacu, który później zmienił, tam był dla młodzieży taki coś w rodzaju domu wychowawczego, ale w tej pierwotnej formie no, to było bardzo, bardzo eleganckie założenie, natomiast bronione było właśnie przez system bastionowy, taki jak tutaj. No i więc ta Pilica, ogrodzieniec i Danków należały do Warszyckiego, który w późniejszym okresie był kasztelanem krakowskim. Potężna postać, choć
przepraszam najmocniej, źródła go troszeczkę w takim ciemnym, że tak powiem, w ciemnych barwach przedstawiają, że był bardzo, bardzo był no, gospodarny, zaradny i taki stanowczy, ale też był ponoć bardzo okrutny dla swoich poddanych. Jak to w legendach bywa? No, zapisał się tym, że ponoć sam udał się do twierdzy na Jasnej Górze, gdzie w czasie oblężenia szwedzkiego dostarczył z Dankowa 12 armat. Więc, i tak, i nie, jeśli chodzi o tą postać, no ale jednak zasługi tutaj dla tych terenów ma olbrzymie. No, natomiast ze względu na to, tak nawiązując do tej legendy, o którym Kasia diabeł, mówiłaś, tak, wilk, czarny pies. Czarny pies, tak. Więc Warszycki właśnie był przedstawiany, że on w nocy za te swoje różności, prawda, w stosunku do swoich poddanych, potem się pojawiał i straszył w postaci czarnego psa. No i dlatego na pewno tutaj dość długo czekaliście. Chyba z 30 nocy. No tak. Zatem, moi drodzy widzowie, wyjątkowo opowiedzieliśmy wam legendę, ale tak jak mówię, myślę, że doktor Pierzek zrobił ukłon do mnie z uwagi na ten mój sentyment. Jeszcze mam tylko jedno pytanie, bo zaraz przerzucamy się zwyczajowo na drugą kamerę, żeby wam całe założenie pokazać, ale jeszcze prosiłabym, żeby mniej więcej wydatować, panie doktorze, powiedzieć nam mniej więcej o historycznych ramach tego założenia. To znaczy, drodzy państwo, ja to mówiłem ostatnio, jak pokazywaliśmy państwu zamek w Ryczowie. O jednym zamku można mówić godzinami, tak jak na przykład Sławków nasz pierwszy, czy Ryczu, Rapsztyn, przepraszam. Natomiast o wielu zamkach niewiele wiemy, a niewiele wiemy dlaczego. I mało źródeł, i przede wszystkim mało badań archeologicznych. Tak. No i tutaj, choć te badania już były od lat 70. prowadzone, ale jednak, jak państwo zobaczycie, to założenie jest pod względem powierzchni bardzo duże i no, mówi się o tym, że pierwotnie, zanim powstało to założenie bastionowe, że pierwotnie było to założenie średniowieczne. Był zamek średniowieczny. No i w roku 1632 właśnie wspomniany Warszycki obwarował tymi bastionami całe założenie i to, co mówiliśmy, Szwedzi, jak zobaczyli, że znowu będą musieli ileś tam czasu poświęcić, tak jak pod Jasną Górą, tak, no już przeszli obok, bo tu trakt na Wieluń niedaleko prowadził. Tym bardziej, że tego nie widać, ale zamek jest położony nad rzeką Lizwartą, więc ona była rozlana, jeszcze dodatkowa przeszkoda, tereny podmokłe, więc no naprawdę no trochę na uboczu był. I dlatego to potężne dzieło w pewnym sensie, mówiąc tak kolokwialnie, nie przydało się później do żadnych celów, ale trzeba... Nawet Szwedzi go nie chcieli. To znaczy nie tyle nie chcieli, tylko uznali, że może być problem ze zdobyciem tego zamku i straty, które by ponieśli. Jeszcze jakieś czarne psy? No właśnie, tego nie wiadomo, ale... Ale trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że no teraz patrzymy, jest pusty dziedziniec, pusty plac. Wcześniej postawiono jeszcze kościół w 1550 roku na terenie tego założenia. Pierwotnie to miała być kaplica zamkowa, prawda? Mm-hmm. I ten kościół jest tutaj do dzisiaj, natomiast była ponoć bardzo duża tutaj i piękna zabudowa. A o czym możemy wnioskować? Że za czasów rokoszu zebrzydowskiego król Zygmunt III Waza wraz z całym dworem tutaj przebywał przez znaczny okres czasu. Więc
To świadczyło o tym, że to było bardzo wytworne założenie i zarazem mocne, że król mógł tutaj spokojnie przebywać, nie obawiając się Rokoszan, że go najadą i, tak, i zamek zdobędą. Nie? No więc, no jest, są pewne przesłanki, które mówią o tym, że to było przepiękne i mocne założenie. Ale żeby w takich szczegółach odnośnie jakie tu budynki były, czy tylko mieszkalne, czy też zabudowa była gospodarcza i tak dalej, bo to z reguły było wyrzucane poza obręb zamku, no więc tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy. A to co przetrwało, już wam pokazujemy i jak zawsze z opowieścią pana doktora Pierzaka będziemy sobie zdobywać ten teren i pokazywać go wam na innej kamerze. No to co? Inna kamera. Tak jest. No i dobrze, moi mili, standardowo jesteśmy przerzuceni na drugą kamerę i teraz wam pokażemy całość założenia zamkowego, pozostałości zamku w Dankowie i tutaj już z piękną opowieścią pana doktora na ustach prosimy, obracamy kamerę i prosimy nam opowiadać, panie doktorze. Wchodzimy na teren zamku. Po lewej stronie widać kościół, o którym mówiliśmy, że w roku 1550 został wybudowany, a w połowie wieku XVII przebudowany. Był taki czas, że kościół był też zborem ariańskim przez krótki okres czasu, no ale w każdym razie później wrócił do rąk katolików. Ten kościół jest już teraz, był właściwie wtedy w XVII wieku nierozerwalnie związany z założeniem bastionowym zamku w Dankowie. No, tutaj możemy tylko podziwiać sam kościół, który jest pięknie odnowiony i prace konserwatorskie widać tutaj były przeprowadzone. No i właściwie w tym miejscu akurat nie mamy śladów, poza tym, że poza tym ogrodzeniem widać już wały bastionów. Bardzo często robiono w ten sposób, iż sypano wały ziemne i później oblicowywano cegłą albo kamieniem i wtedy po prostu była to skuteczna zapora przeciwko broni palnej, no bo wiadomo, że kiedy zamek funkcjonował, to już wtedy te mury obronne jako takie średniowiecznych zamków no nie przedstawiały żadnej wartości militarnej przede wszystkim, natomiast wprowadzano już inne zasady umocnień obronnych. Możemy tutaj troszeczkę wyjść na zewnątrz, od zewnątrz zobaczymy tym przejściem. Choć nie jest to brama, pierwotna brama jest po przeciwnej stronie, to zobaczymy, jak będziemy wchodzić. Zamek został, o, tutaj widzimy bastion piękny. No niektóre są wykonane z kamienia, a część jest wykonana z cegły. W każdym razie widać też rozległe i głębokie fosy po jednej i drugiej stronie. No widać, że jednak trwa ruina, wymaga ciągłych zabiegów konserwatorskich i proszę zobaczmy, tutaj się wysypały mury, mówiąc kolokwialnie. O, rzeczywiście. No więc już to wymaga natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej, bo jak już lico odpadło, to całe wnętrze widać tam na dole się wysypuje, a za tym potem posypie się wał. Tak. No, tu jest wejście do kościoła, takie najbardziej wygodne dla mieszkańców. A to jest rzadka sytuacja, czy częsta, panie doktorze, że kościół jest jakby związany w jednym założeniu z zamkiem? No bo tu właściwie mamy jedno przyklejone do drugiego. No tak powiedziałbym troszeczkę rzadka. Wiadomo, że na zamkach były kaplice, prawda? Ale żeby kościół stał tak jak tutaj, no to jest stosunkowo rzadka rzecz. Mhm. Na przykład przy zamku w Będzinie
mamy kościół, który stoi w obrębie murów obronnych miasta, w niedalekiej odległości od zamku, no ale jest poza zamkiem, prawda? Poza tak. murami, poza fosą i tak dalej. Tak. No i teraz jak można, to przejdziemy na dziedziniec zamkowy, porośnięty teraz trawą. Dobrze by było przeprowadzić szerokopłaszczyznowe prace badawcze. Zaraz przeprowadzimy, panie doktorze. No ja wiem, ale Nie, urwisy, pamiętajcie, wszelkie prace archeologiczne i nawet te powierzchniowe wymagają pozwolenia od właściwego konserwatora zabytków. Tak jest. Dobrze zdane, panie doktorze? Bardzo dobrze. Będzie szóstka? Bardzo dziękuję. Aha, nawet dwie. W każdym razie, gdyby przeprowadzić szerokopłaszczyznowe badania na wielkiej, prawie na całej powierzchni, wtedy fundamenty tych budowli, które już nie istnieją, ale zachowały się w ziemi, można by było pokazać w formie świadków. No i wtedy mielibyśmy jakieś tam wyobrażenie, jak to ten wewnętrzny dziedziniec był zabudowany. Tak. No a tak. Tu sobie przejdę z tej strony, tak, żeby mieć pana doktora. Mamy piękny teren zielony. No i poza wałami i bastionami, no praktycznie rzecz biorąc nie ma. Tam na pierwszym planie widać... Proszę prowadzić, to pan jest naszym przewodnikiem, tak, panie tak, doktorze. Bardzo proszę tutaj kamerę skierować z mojej skromnej osoby na bramę wjazdową. Możemy tam podejść. Tak. Z opisów wynika, że brama była, posiadała jedną kondygnację nad wjazdem. No i właściwie mógłbym tu państwu opowiadać, co tu było, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy. To, co mówiliśmy na wstępie, to, że przebywał tu Zygmunt III Waza z dworem przez kilka miesięcy, świadczy o tym, że ten zamek musiał być godzien osoby króla, prawda? Więc no, musiały być tutaj dość duże założenia i zabudowa. I grube imprezy. No, być może. Być może. Tym bardziej, że teren jest taki spokojny, powiedziałbym. Lasy, pola. Więc tak. Tutaj teoretycznie specjalnie nic się nie dzieje, prawda? A też tu były, panie doktorze, wkoło bagniska i trzęsawiska? Tak, no po drugiej stronie pamiętam, bo mieliśmy tak samo jak Kasia, ja też miałem praktyki na tym terenie studenckie. Ale pan to dużo pomnie, bo pan żeś jest dużo młodszy, ty co pan tu gada? Tak. W każdym razie, Kasiu, mieliśmy badania wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu rzymskiego, związane z kulturą przeworską w Opatowie. Aha. No i czasami też tu przyjeżdżaliśmy, no bo tutaj rzeka Lizwarta płynie, co było jakby dodatkowym. Niewykluczone, że fosa była mokra, prawda? Nawadniana wodami rzeki. No i także zamek nie był zdobyty. Natomiast jednak ze źródeł się dowiadujemy, że Warszycki po pewnym czasie przeprowadził pertraktację z królem szwedzkim. No i okazało się, że dzięki temu Szwedzi odstąpili od zdobywania tego zamku. Także to były czasy takie dość ciężkie, ze względu na to, iż znaczna część wojsk przeszła na stronę króla szwedzkiego i jedynie Czarnecki tutaj się wsławił tym, choć też niektórzy historycy twierdzą, że początkowo miał taki zamiar. No ale król Jan Kazimierz, który przebywał na terenie Śląska, nie wyraził zgody na to i Czarnecki walczył z wojskami szwedzkimi. A po czym my sobie tutaj, panie doktorze, tak zgrabnie tuptamy? No idziemy po wałach, gdzie były... To, co się zachowało,
to znaczy te bastiony były wyższe, bo widać, że korona murów od tamtej strony, weźmy może na samą krawędź tutaj. O, i proszę uprzejmie, jest to kolejny dowód na to, że mówię prawdę. Proszę zobaczyć, lis Warta w całej okazałości. Bardzo sympatyczna rzeka. Płytka, no ale teraz wiadomo, susza. Natomiast ona powodowała, ten teren był rozlany, to znaczy rzeka powodowała, że teren był podmokły i również nawadniała fosę. Więc założenie to na owe czasy było bardzo nowatorskie. No mamy kilka takich właśnie tu na tym terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Obrzeżu. Między innymi właśnie Pilica, Jasna Góra, Danków. To były trzy takie potężne. Może tu na samą krawędź jeszcze, Kasiu, nie wiem, czy da to radę przejść. O, jakbyś była uprzejma pokazać. Tu są wały ziemne, a tu jest lico kamienne muru, bastionów. Także no, rzeka powodowała, że ostrzał musiał być znacznie oddalony od tego. W każdym razie żadne źródła nie donoszą. Nie ma też informacji, bo już w XVIII wieku ten obiekt był w ruinie i nie ma żadnych źródeł, które by mówiły, czy tu jakieś walki były toczone, prawda? No, skąd się wzięła ta ruinacja? Może to, że właściciele, jak większość zamków, no bo potop szwedzki wyniszczył nam ogrom zamków. Tak. Natomiast no tutaj też jest zniszczenie, ale wiemy, że Szwedzi go nie dobywali, więc albo, jak to się mówi, czas spowodował, że ten zamek uległ zniszczeniu. Widać kapitalne, że można było brać ostrzał krzyżowy tych, którzy dobywali zamku, prawda? Więc no i to rozległe przedpole, rzeka, tereny ewentualnie podmokłe. Także no, było to całkiem niezłe założenie. A teraz popatrzmy za nami. Widać kościół, widać fragmenty zabudowy jakieś. No i to potężne założenie. Kasi, pewna ręka pokaże. Piękny widok. Robi wrażenie, pomimo tego, iż można było powiedzieć. Kamera jest świetna, tylko ma problem z tym głosem, dlatego musimy tak głośno do was mówić. Mówić, tak. Ale no, dzisiaj nie wieje, tak jak na zamku w Olsztynie, czy w Ogrodzieńcu. W każdym razie, choć tutaj teoretycznie nic nie ma, nic nie widać, ale jednak to założenie robi wrażenie, jego wielkość i rozmach. No, wymagało dużego nakładu sił, żeby taki obiekt wybudować. Trudno jest go z kolei utrzymać, bo pamiętam parę lat temu w Pilicy wysypało się lico ceglane bastionu i zaczęła się wysypywać ziemia z wałów. I to jest po prostu to, co widzieliśmy tam przed chwilą, że jak mur pójdzie, no to po prostu napór ziemi powoduje, że to wszystko się wysypie, więc konieczne są zabiegi konserwatorskie, no a to wszystko, jak Państwo wiecie, kosztuje. No co by nie mówić, panie doktorze, to tak, my mamy piękne zakończenie lata, dlatego że dzisiaj jest 31 sierpnia, a my buszujemy w pięknej trawie letniej po same łokcie. Tak. I po pokrzywach. No tu widać nawet takie. Po deszczu jest mokro, ale wiemy, że ta rzeka kiedyś ona była
rozlana aż po same mury, więc dobra lokalizacja. Pan, który nas pytał o te sprawy techniczne, nie wiem, czy o tym wspominałem, ale najważniejszą rzeczą, żeby zacząć budować zamek, trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce. Tak. I tu wtedy, tak jak źródła różne mówią, przeprowadzono coś w rodzaju takiej inspekcji, poszukiwano, oczywiście na terenie, który stanowi własność tego, który chciał zamek wybudować. No i tak jak mówię, czasami zamki, które są na terenie niezinnym, no bo tu jest płasko strasznie, prawda? Tu nie ma tych walorów obronnych, tak jak mają same w sobie zamki jurajskie, prawda? Stoją na pionowej czy bardzo wysokiej skale wapiennej, gdzie samo wejście na górę, już do murów się dostać, wymaga ogromnego wysiłku. No a tu jest płaściutko, no przystawić drabinę i jest okej, okay, no tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to było masę armat. Tak. Dział i oczywiście strzelający z muszkietów obrońcy. Pokażemy Państwu rzut tej budowli, bo ona tak w narożach ma te bastiony, a w jednym miejscu jest taki jeden duży, prawda? W kurtynie jest jeden duży bastion. To z lotu ptaka będzie dobrze widać, albo na planie, jak zamieścimy tutaj rysunek tego. No widać, tu są zabiegi konserwatorskie, już korona murów została zabezpieczona. Oczywiście wiemy, że ten mur to nie jest już jego pierwotny koniec, tylko po prostu on szedł wyżej jeszcze. Zobaczymy pod jasną górą, jak to wygląda, że to były jednak monumentalne założenia. I trzeba przyznać, jak twierdzą fachowcy od spraw zamków nowożytnych, jest to jedyny w Polsce przykład zamku bastionowego, który na przykładzie architekta pochodzącego z Francji, znanego architekta, i podamy Państwu później jeszcze, jak on się nazywał. Tak. Więc cóż więcej dodać? Idziemy dalej i oglądamy, bo to jest teraz najważniejsze, żeby mieć jakieś pojęcie, jak to wygląda i jak mało się w zasadzie z tego zamku zachowało. Nawet czasoprzejście, panie doktorze, nasze po wałach. Zajmuje dużo czasu, prawda? Tak. No. Uświadamia, że to nie wcale nic malutkiego. Tak, i teraz trzeba wziąć pod uwagę, żeby to wszystko dobrze obronić, potrzebna była znaczna ilość obrońców, ludzi, którzy strzelają i obsługują armaty, prawda? Więc taki zamek to nie było nic po prostu, tylko ogromne założenie i z ogromną ilością ludzi. Nie przelewki. Nie przelewki, tak. Mam tylko skromną nadzieję, panie doktorze, że nie wyjdę stąd z armią kleszczy w nogach. Tego nie wiemy. Nie wiemy. Jest w miarę sucho, nie wiem, no żmij się nie spodziewamy. Jak na zamku w Siekurzu. O, tu jest po zabiegach konserwatorskich fragment bastionu też i muru kurtynowego. Widać tam kawałeczek pola i głowę daje, gdybyśmy przeprowadzili powierzchniówki, na pewno materiał zabytkowy, być może od średniowiecza po czasy nowożytne, by się tutaj znalazł. Ale to ciągnie, nie? Dobrze, że my... Archeologów ciągnie, tak, ziemia ciągnie i tyle. Tak.
Zresztą my kiedyś stwierdziliśmy, słuchajcie, z panem doktorem, że mamy podwójną chorobę zawodową. Mianowicie, chodzimy z nosami w ziemi, co jest po pierwsze spowodowane naszą profesją i zawodem, czyli szukamy i sznupiemy w ziemi, a dwa, obydwoje lubimy zbierać grzyby, więc po raz drugi nosy w ziemi. No tak, ale ta sprawa zawodowa bardzo nam jest tutaj przydatna w takiej sytuacji, bo... Tak. Cieszy fakt, choć czasami jest to smutne, jak zabieramy osoby, no nie mówię o studentach archeologii z tych pierwszych lat, ale na przykład jakieś osoby, które są zainteresowane archeologią i idziemy na powierzchniówki i zamiast materiałów one zbierają te osoby kamienie. Bo mi się wydaje, że w ziemi to one wyglądają jak skorupki. No a niestety, ale to też... Nawet taki wytrawny archeolog też musi trochę tej praktyki mieć tak. ziemnej, żeby zbierać to, co jest właściwe. No i tutaj mamy tą... I to właściwie jedyna taka okazała pozostałość, panie doktorze. Tak, no tak, choć ona jest taka troszkę jest przemurowana i no widać, tam było sklepienie, tutaj był przejazd. No a na piętrze obrońcy, którzy dbali o to, żeby... No i tu najprawdopodobniej był most zwodzony, no bo trzeba było do tej, skoro brama... A proszę zobaczyć. O, Kasiu, podejdźmy tutaj. O. Ostrożnie, bo się może w głowie zakręcić. No i tutaj pokaż bramę. Czyli musiał być tutaj, musiało być przęsła mostu, no i brama. Ciekawe, że właśnie nie od strony obecnej drogi, tylko tutaj tak jakby z boku troszeczkę. Trakt kiedyś prowadził inaczej? Nie, wygląda na to, że to jest, z reguły te drogi się nie... Kasiu, uważaj, bo może... Tak, ja się już nie posuwam do tyłu. Tak. Ja już tylko do przodu. A ta pozostałość, panie doktorze, to co to jest? To znaczy mówimy o budynku? No, ten budynek. No to mówiłem właśnie, że to jest brama. A, że całość. Całość to jest brama, tak. Ona była przesklepiona. Od tej strony musiał być most. Tak. Most zwodzony. Jakbyśmy tam podeszli, to powinny być ślady po linach. Zaraz, może tutaj dalej troszeczkę. Żeby nas nie pociągnęło w dół. No nie, musielibyśmy wyjść od zewnątrz. Spróbujemy, tylko że tam jest prywatna posesja. No i tutaj wjeżdżało się. Oczywiście ten teren na pewno był jeszcze, była fosa i pogłębiona, bo jak się ten gruz po prostu z tych bastionów sypywał, no to wiadomo, że fosa była zasypywana. Tak. No więc no trudno było się tu dostać i jeszcze mając na względzie to, że zamek był cały czas dobrze uzbrojony. Skoro Warszycki pociągnął z armatami na pomoc Jasnej Górze, no to z tego wniosek, że musiał mieć ich sporo. No i to tyle, co moglibyśmy Państwu tutaj pokazać. Dobre by były zdjęcia z lidaru, bo być może właśnie musimy sprawdzić, jak się uda nam zdobyć, to Państwu pokażemy też, bo z powietrza będzie być może widać zarysy budynków, które tu były na tym dziedzińcu, więc... No i poza tym poziom chyba użytkowy, jakby można, Kasiu? Pan doktor mi to zawsze robi. Biegnie jak młody jelonek, a ja w tych szpilkach za panem doktorem. No tak, ale ja nie noszę szpilek, więc... No widać, że poziom użytkowy tutaj musiał być trochę wyżej. Nie wiem, dlaczego jest tam ten mur chyba zabezpieczający, żeby się te mury nie posypały.
No ale takie pustaki to trochę tu nie pasują. Tak. Widać jak bardzo, bardzo cienka cegła jest, no taka typowa dla XVII wieku, ale za to jest fajna, gruba spoina, wapienna, z tymi nierozmieszanymi do końca grudkami wapna. Pokażemy wam. Tak, i powiem szczerze, tu jakieś kamyki rzeczne są też. Widać, że jest zaprawa bardzo twarda. Bardzo twarda, dobra zaprawa jest. To takie fajne, panie doktorze, bo tak. Ludzie w tamtych czasach umieli wykorzystywać właściwie wszystko, co ich otaczało, nie? Tak. Rzeka tak. Blisko, no tak. To już można wykorzystywać i piach rzeczny, i kamyki rzeczne. Tak, a to są tereny piaszczyste, dlatego tego piasku jest tutaj pod dostatkiem. No tu wszystko było, wapno, no być może trzeba było, ale no skały wapienne były, więc tutaj niedaleko można było po prostu je wypalić, zadołować. No takie wapno, żeby było dobre, dobrze wiążące, to musiało być leżakowane w dole, więc... Jeszcze zadam panu na koniec ostatnie pytanie, czy dużo sezonów badawczych, ale takich typowych, szerokopłaszczyznowych tu się odbywało? Właśnie o to chodzi, że nie. I teraz ostatnimi laty były też prowadzone prace, no ale na takiej przestrzeni działanie jakimiś pojedynczymi wykopami, nawet jak one będą tego, to sama Kasiu wie, że tak. Jesteś archeologiem, to nic nie daje. Ja zawsze stosowałem taką zasadę, jak wiedziałem, że jest mało środków na prowadzenie badań, a chciałbym jak najwięcej wiedzieć, zawsze stosowałem wykopy krzyżowe. Tak. I tego mnie pan nauczył. No, ale muszę powiedzieć, że tak też badali. Niech pan powie, że robię ładne krzyżowe wykopy. Bardzo ładne, bardzo ładne, bo co to daje? Daje nam przekrój wzdłuż i wszerz. Tak. I zawsze, no, może być tak, jak jeden z moich kolegów wspaniałych, nieżyjący już, kopał zamek i szukał bramy. No i przeszedł przez światło bramy, prawda, wykopem nie znalazł. W związku z tym, iż chciał kontynuować pracę, nie zasypywał tego wykopu. Przez zimę troszkę profile się osunęły i pokazało się światło bramy. Pięknie. No, ale był też taki kawał, że jak prowadzono badania, czy taka anegdota, na obozach rzymskich, kastrach, to one miały cztery bramy, tak? No i jak wykop poszedł, to jedną bramą wszedł, drugą wyszedł i obozu nie znaleziono, tak? Tylko jakieś tam droga. więc archeologia archeologom sprawia różne figle. I tak jak mówię, ale żeby to przebadać, no to są potrzebne duże, kilka dobrych sezonów, 10 lat może. I dobry program badań. Program nie? Badań to swoją drogą, ale dobre pieniądze na to, tak. Żeby to wszystko, no bo to ile ludzi, my nie wiemy teraz na dzień dzisiejszy, to znaczy może po tych ostatnich badaniach wiadomo, gdzie tu jest calec, czyli ta naturalna warstwa tak. Geologiczna, ale tu tych na warstwie może być stosunkowo dużo, nie? Więc przekopanie takiej powierzchni przez archeologów, no to jest ogromne wyzwanie. Oczywiście. Dziękujemy serdecznie. Zatem moi drodzy, właśnie obracamy zwyczajowo kamerę i pan doktor mówi, pan doktor pierwszy raz żegna, no. Tak, bardzo państwu dziękujemy. Jak zanudziliśmy, to proszę nam wybaczyć, ale to, co będę się powtarzał w nieskończoność. O pewnych zamkach można mówić w nieskończoność, bo mamy tyle źródeł, a o pewnych tylko przypuszczenia i jakieś takie sprawy dotyczące konserwacji zabytków i tak dalej. Sami państwo popatrzcie na ten mur i zastanówcie się, czy to był dobry pomysł. No, zabezpiecza, ale ten mur z cegły, z pustaków właściwie, to no, nie za bardzo tutaj nam gra. Dokładnie, dlatego moi mili, kolejny zamek za nami, kolejne założenie za nami, przed nami jeszcze Zatem kochani, łapka w górę, subskrypcja kanału i bardzo prosimy komentarz, czy o treści zamek, czy serducho. Będziemy wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Hej. Do miłego, do widzenia.